Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego alfabeciku. Tak, będzie literka Q. No, ciężko znaleźć coś na Q, nie? Ale znaleźliśmy Quick Charge. Tak, Quick Charge. Co to jest? Na pewno słyszeliście. Tak, znaczy przede wszystkim to ma jakby dwa znaczenia. Takie konkretne, faktyczne i potoczne. No, potocznie Quick Charge'em nazywamy wszystkie systemy szybkiego ładowania. I tutaj nie do końca mamy rację, ponieważ Quick Charge to jest technologia wymyślona przez Qualcomma i ona tam ma poszczególne numerki, Quick Charge 1, 2, tam do piątki to idzie, moce się zmieniały od 10 W do ponad 100 W. No i sobie to jest, tak? To są po prostu standardy i na przykład wiecie, że jeżeli powiedzmy telefon obsługuje, dajmy na to Quick Charge 5, to może się ładować z mocą powyżej 100 W. Nawet. Tak. I Quick Charge jako taki to jest nazwa i w ogóle TM ma, że jest zarejestrowany i opatentowany i w ogóle i to jest Qualcomma. Czyli ci od Snapdragonów, tak jakby ktoś nie wiedział. Tak jest. I teraz tak, mamy kilka różnych szybkich ładowań, które są zgodne z Quick Charge'em. I to są jakieś Fast Charging, Bootmaster, generalnie to Fast może, Charge. To jest. Może wymienimy, bo żeby to uporządkować, wraz z markami. Adaptive Fast Charging od Samsunga i Super Fast Charging również od Samsunga. Boostmaster to ma Asus z kolei. Dual Engine Fast Charging to starsze modele Vivo sprzed 2020 roku. Xiaomi Fast Charge i Turbo Power stosowany przez Motorola. To wszystko jest zgodne ze standardem Quick Charge od Qualcomma, oczywiście w odniesieniu do smartfonów. Natomiast równolegle jest oczywiście, no co, no MediaTek musiał wymyśleć swój odpowiednik i to się nazywa Pump Express. I oprócz tego istnieje różne Flash Charge, Super Charge, Super Woki od Oppo, czy Vivo, czy BBK w zasadzie koncernu. Z tym, że to już są inne protokoły szybkiego ładowania i niekoniecznie muszą być zgodne, chociaż przeważnie ta zgodność, chociaż nie jest deklarowana, też może wystąpić i może się zdarzyć, że bez problemu szybkie ładowanie pojawi się w telefonie powiedzmy z Quick Charge'em, który zaczniecie ładować ładowarką Super Woką. Tak, natomiast to nie jest tak, że jak mamy mocną ładowarkę i mamy telefon z fast chargem, to nam zawsze to będzie ładowało szybko, bo akurat będziemy mieli nie tego fast charge'a czy tam quick charge'a, tylko nasz telefon będzie na przykład miał Pump Expressa, a ładowarkę będziemy mieli quick charge'ową i one się na przykład dogadają, ale tylko do 18 W. Tak. Na przykład, a wyżej to już nie. Dlatego musicie o tym pamiętać, wybierając ładowarki, żeby najlepiej kupować ładowarkę zgodną ze standardem waszego smartfonu, bo owszem, może zafunkcjonować szybkie ładowanie, ale wcale nie musi i może nie rozwijać pełnej mocy, jeżeli te standardy będą różne, niezgodne ze sobą. No, oczywiście nazewniczo niezgodne, bo technicznie, no to mówię, ta zgodność przeważnie występuje, ale też może być na różnym poziomie. No, znaczy no najlepiej, jeżeli to byście na przykład chcieli kupować w sklepie stacjonarnym, to pójść sobie z telefonem, poprosić pana, panie, ja chcę naładować i zobaczyć, jak to się ładuje. No i tyle. No, tak. Dobry producent ładowarek podaje listę kompatybilności. No jeżeli na przykład jest napisane, że ładowarka jest kompatybilna z Quick Charge'em, ale też na przykład z WOC-em od Oppo, to okej, okay, tak? A jak nie, no a macie WOC-a, no to już loteria, tak? Na pewno naładujecie, pytanie z jaką mocą? O. Nie, no na pewno naładujecie na normalnym ładowaniu, tak. Tym takim najbardziej klasycznym, natomiast jeżeli chodzi o te szybkie ładowania, no to już jest... To już trzeba niestety dbać o to, żeby ładowarki były zgodne. No i co? No i to tyle, no natomiast jeszcze można by było powiedzieć, że oczywiście trwają cały czas dyskusje, czy Quick Charge obniża żywotność baterii, czy nie obniża i tutaj co człowiek to opinia. Testów nie ma, bo to ciężko by było przeprowadzić, bo to trzeba kupić 200 telefonów i 100 ładować szybkim ładowaniem, a 100 ładować nie i już gdzieś po 3 latach byśmy coś wiedzieli, nie? Mhm. Nikt takich testów nie robi, natomiast no, z prostej znajomości fizyki to szybkie ładowanie musi obniżyć żywotność akumulatora, chociażby przez to, że on się wtedy bardziej rozgrzewa. Temperatury. Pytanie jest tylko, czy obniży o 0,5%, czy o 5%, a może o 15% i tego niestety nie wiemy. Jak to się rozłoży w czasie, tak? Bo może się okazać i najprawdopodobniej tak właśnie będzie, że wasz smartfon technicznie się zestarzeje szybciej albo go potłuczecie. No na ogół tak, na myślę, tak że jest. O to tu chodzi, natomiast generalnie dyskusje, czy Quick Charge obniża, czy tam ogólnie, czy szybkie ładowanie obniża żywotność, tak, obniża. Czy nam to robi?
No to zależy, tak? W większości wypadków nam to nie robi, no ale... Ale jednak. Miejcie to gdzieś z tyłu głowy, no i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby kupować ładowarki z odpowiednią certyfikacją. I kabelek to również jest bardzo ważny, szczególnie im szybsze ładowanie, tym bardziej istotny jest jeszcze przewodzik, który łączy ładowarkę z telefonem. Tak, na zwykłym tanim przewodziku nie zadziałać szybkie ładowanie. Nie osiągniecie tych najwyższych szybkich ładowań. Tak, bo po prostu elektronika zabezpieczenia wam to odetną po to, żeby się przewód nie zjarał. Tak, jest możliwe. Oczywiście, że tak. No, słuchaj, bodajże w filmiku albo o USB, albo o tym unijnym prezencie, co dostaliśmy, tak, o tym wspominaliśmy. Także odsyłamy was też do innych filmów, które zrobiliśmy na temat ładowania, no bo temat jest dosyć obszerny. Natomiast dzisiaj chcieliśmy wyjaśnić, czym jest Quick Charge i z czym to się dzieje. I że nie każde szybkie ładowanie to Quick Charge. Dokładnie, chociaż potocznie tak ta nazwa funkcjonuje. To żegnamy się i widzimy się przy literce R. Do zobaczenia.